Cześć, witajcie bardzo serdecznie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj drugi dzień Vlogmas. Ja wstałam, jest jeszcze, znaczy dopiero słońce wstało. Ja wstałam i słońce wstało. Na tej zasadzie jest jeszcze tak ponuro, jak widać. Trochę światło się pali, ale już wyjeżdżam do sklepu z woreczkami i do sklepu z... No chodź, no zaczęłam mówić, wiem. Chodź, chodź, chodź. No chodź, hop. No. No to nie. Już nie będę cię wołać. O, chciałabym, ale się boję. Wyjeżdżam do sklepu z woreczkami i kopertami po to, żeby kupić rzeczy potrzebne do rozsypania magicznej soli dla was. I na pewno będzie tam dużo świątecznych ozdób, więc już wprowadzimy się w klimaty świąteczne. Także odezwę się jeszcze z samochodu. Odezwę się ze sklepu. Do zobaczenia, moi kochani. Chciałam się z wami przywitać. Ale obrazek ładny. Obrazek ładny. Dobra. Cześć. Ładny obrazek, bo słońce świeci. Jest fajnie. Jest minus 6 stopni na termometrze. Mamy godzinę w zasadzie 8:15. I podróżujemy w kierunku... Chciałam powiedzieć Warszawy. Generalnie tak, tylko że w kierunku Łodzi. Jest przecudnie, bo to wiecie, jak taki zamróz trochę wychodzi i są i słoneczko świeci, to jest rewelacyjna pogoda. Ja bardzo lubię. Jak nie ma chlapy i takiego padania i takiego nie wiadomo czego, to jest rewelacja. Nastawię trochę na nogi po siłach. Ale słońce ładnie dogrzewa i przez szybę jak ten, to jest ciepło. Naprawdę fajnie. Także wasza magiczna pogodynka mówi ładna pogoda, co zresztą widać, bo mnie mało widać, taka prawda. Też się już nie mogę doczekać, bo już w sklepach to już naprawdę od wszystkich świętych, to i tych bombek i tego wszystkiego, a mam ochotę kupić sobie takie szampańskie bombki w szampańskim kolorze na białą choinkę i jeżeli będą, to takie kokardy. A w ogóle od wczoraj to cały czas mam tylko w głowie chrystmasowe piosenki. Niedobrze, niedobrze. Czyli Grincha ze mnie nie będzie, Duch Świąt poczułam. Trudno. Także na pewno wam pokażę, jakie są w Kuspolu ozdoby. Bo myślę, że tak, wszyscy pokazują Pepco, Kik, Castorama, tutaj Max, coś tam. A do Kuspolu to nikt nie zajrzy. No nie jest to popularny sklep. Zobaczymy, co tam będzie. Nie, że lepszy, bo też pewnie wszystko chińszczyzna. Ale przynajmniej w innym miejscu. Także do zobaczenia już w Kuspolu. No i zobaczcie, tutaj mamy takie świetne brokatowe, jednorożcowe brokat. O, tu są też srebrne. Srebrne są. Bierzemy. Bierzemy. Nie, no to srebrny weźmiemy. Jeden złoty, drugi srebrny. Tak zrobimy. Księgicie, żeby nie było katakomb, Kuspolu, szpac. Jakby ktoś chciał rewelację, to kosztuje jakieś grosze, w sensie 42 zł za kawiarkę. Thank you.
I już troszeczkę dekoracji świątecznych mamy. Takie ładne woreczki. Super. 4 zł, ale zawsze tam jak jakaś biżuteria czy prezent, to można. Kraftowe rzeczy, bym powiedziała, do zrobienia. Ale wydaje mi się, że bardzo fajne. No i tu oczywiście dużo drewna i drewnianych rzeczy. Bardzo fajna sprawa. Te Mikołaje są chyba na wagę. I pingwin. I uwaga, łosie. Tak. Bardzo modne kolory w tym roku. No, norma. Gdyby ktoś chciał torby prezentowe, to również tutaj znajdzie. Te są takie fajne, wytłaczane. Naprawdę podobają mi się. Są też klasyki. Klasyczne kolory. Czarny, biały. Dużo chusteczek. Tam jeszcze mamy torby. A te już nie są takie świąteczne, słuchajcie. Fajne. Tu mamy takie typowo świąteczne. Typowo ze skarpetami. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Mnóstwo tego jest. Także gdyby ktoś torebki chciał, to tutaj są. Mamy bardzo fajnie poubierane choinki z suszem. Bardzo mi się podobają. Sztuczne gwiazdy betlejemskie, ale też ładne. Liczne bombki. Dzwonki, dzwoneczki. Ale ja pójdę tam w tamtą stronę, do tamtych szampańskich. Zaraz zobaczymy, w jakiej cenie są. A tu mamy co? Wieńce. Nawet fajne. O, renifero Mikołaje. Szopki. No szopki są fajne, ale nie będziemy Jule czcili narodzinami Chrystosa. Nie mają mitry. Bardzo modna kolorystycznie bombka, ale zobaczcie, są również takie świeczniki w kształcie bombek. Fajnie to wygląda. A ja co roku jestem zachwycona takim srebrno-białym kolorem. Jeszcze mi się nie znudził. I śliczna bombka aniołkowa. Ładne bombki. A to wszystko insta-friendly. O, są te rurki z bombkami, tylko już kolorów nie ma pewnie, nie? Znając życie. Szukam, o, takich odcieni. Razy. Kolory są cudne. Uważam, że bardzo ładne są zrobione te choinki z bombek. Ten aniołek mi się też spodobał. Można powiesić. Fajne są wieńce. Bardzo fajne. Ogromne bombki. Zobaczcie, moja ręka, bombka. Wielkie, to jeszcze większe. Po prostu ogromniaste. A, to są takie klasyki. Super sprawa. Taką jedną rocznie to można by było kupić. Klasyk, klasyk. O! Zobaczcie, jakie starożytne. Rewelacja. I przechodzimy do bombek. Są czubki na choinkę, bombki. Dobra, bo ja muszę coś wybrać wreszcie, żeby było śmieszniej. Gwiazdek mamy całe mnóstwo już zrobionych, ale są też do zrobienia. Proszę bardzo, jakby ktoś chciał, to można. Także rewelacja. Jakieś organzy, nie organzy, w ogóle szukam woreczku z organzy, to nie ma. Znaczy są brzydkie. A my tak muszę wziąć, najwyżej się będę wracać, no bo co. A tu są na sztuki.
bardzo fajne. Gwiazdeczki. Już mamy świąteczne torebki. Porto Detal ekspozycja. Co prawda to nie jest organza, ale no nie. Nie o to mi szło, nie o to mi szło. Bardzo fajne świąteczne wzory. Proszę bardzo. Całe mnóstwo, mnóstwości mamy. Mamy jeszcze cały czas ekologiczną modę. Woreczki, kokardki. Tam minęliśmy rejon strojków, a tutaj jesteśmy w rejonie świeczek. Zobaczcie, są tak ładne, że to po prostu może stać. Myślę, że na prezenty nadadzą się idealnie. Bardzo lubię te na podgrzewacze, bo one tak pięknie prześwitują, jak się wstawi podgrzewacz. Są naprawdę super. Są, widzicie, różne kształty, kolory. Naprawdę. I mnóstwo świec również zapachowych. Powiem tak, to może nie jest najtaniej, ale duży wybór. Zobaczcie, tutaj są też, o, śliczne. I tutaj bardzo świąteczne są. No, nad świątecznymi to się będę musiała zastanowić. Ponieważ nawet jest sukka. Czerwona mi tak nie bardzo do czegoś pasuje. Są takie, o, jabłko cynamon. Całkowicie fajne. Aniołki, o, moje kolory, moja kolorystyka. Te są bardzo ładne. A tu są takie wręcz szopkowe, bym powiedziała. No nie, no szopki to nie wezmę. O, a tu są świąteczne. I ten jest super. Ten jest super. No nic, lecę patrzeć dalej. Mamy jeszcze oszronione domki. Ciekawe, czy one są, słuchajcie, one są LEDowe. Aha, bo to jest taka tektura, no ale wygląda po prostu rewelacyjnie. Bo tak patrzę, są niedrogie, bo są po 15 zł. Mamy takie super renifery. Rewelacyjne. Nie wiem, czemu już niektórzy stoją w kolejce, jak ja jeszcze nie wykręcić. Jest naprawdę. Naprawdę. No, te są dosyć fajne. Tutaj trochę ta... He, jakie słodziaki są. Patrzcie na to. Są przecudne po prostu. Zaraz będę miała dziewczynki zdjęcia. Trole jak trole. Mikołaje. No tam jeszcze tam spoko, ale dziewczynki są świetne. O. Aha, a to jest Narnia. Pan Bóbr. Tu jest Mikołaj. Dziewczynki wieńce są ładne i wcale niedrogie. Czekajcie, tak, mamy tu jakieś dzwoneczki. Mamy wianuszki. To jest styropian w ogóle chyba. Gwiazdki dosyć duże. Gwiazdka ładna. Lśniąca śnieżynka. 6 zł. To niedużo. Tu też fajny wieniec, ale drogi. Lecimy dalej, czekajcie. Zaraz będę musiała jeszcze dziewczynkom zdjęcia zrobić i cofnąć. A te jakie słodziaki. Jakby nie były takie drogie. Więc one nie aż takie drogie są, ale zobaczcie, jakie dziadki. To jest po prostu naprawdę. No co, przygotowania do holu zakupowego się tu czynią. Zaraz wszystko zobaczycie i wam pokażę. Ale to taka sekunda, moment. No, 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 no.
Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Ja przyszłam właśnie do domu, przyjechałam. Kot już się tutaj pcha na zakupy, bo są zakupy. Byłam w Guspolu, tak jak widzieliście, gdzie było mnóstwo świecidełek, ozdób i ku ozdobieniu całego vlogmasa. Parę rzeczy zostało zakupione, także Wam zaraz pokażę razem z kotem, którego ogon tutaj jest uwidoczniony i kawałek mordki. Zaraz Wam pokażę, co zakupiłam. Część rzeczy jest do choinki, część rzeczy do stołu, także myślę, że będą Wam się podobały. Zaczniemy tak po kolei. Co mam przed sobą najbardziej? Zakupiłam świecznik świąteczny, który w momencie, kiedy będzie się w nim paliło świece, będzie bardzo ładnie połyskiwał i błyszczał. Pewnie nie będzie to widać na wizji, bo jak gdyby na wizji zazwyczaj mam rzut na karty z góry, ale myślę, że go po prostu postawię w jakimś miejscu, które będzie uroczo wyglądało i tak bardzo, bardzo świątecznie. To jest rzecz pierwsza. Zakupiłam sporo łańcuchów. Jak wiecie, mam białą choinkę i tego nie zamierzam zmieniać. Były takie bardzo niedrogie, one nawet niecałe 2 zł chyba kosztowały. Takie od białe świecidełko łańcuchy. Myślę, że część z nich pójdzie do ubrania właśnie mojego stołu z kartami, a resztę wykorzystam albo na choinkę, albo na coś innego. I wzięłam 3 sztuki tychże białych glizdek. Cienkie, ale to jest właśnie ten kolor, który ja lubię, czyli mamy sreberko w bieli. Bardzo mi się to podoba zimowo, takie oszroniona biel. Wzięłam również jeden czerwony, żeby dodać akcentu bożonarodzeniowego. Jak wiemy, kolor złoty, czerwony pełno brokatu będę miała w tym domu i na kocie, więc to. Kolor czerwony i złoty i zielony są takimi typowymi kolorami świątecznymi. Do choinki, żeby pasowało, bo zaraz Wam też pokażę bombki, wzięłam łańcuchy. Pierwszy mamy kolor taki różowy. Można by było tak chodzić w sumie. Ładny, ładny kolor różu świecącego. No i oczywiście z turkusowym światem zgodny turkusowy kolor łańcucha. No może iść na ozdobę, może iść na choinkę, to już się tak jakby w praniu zobaczy. Do ozdoby stołu 2 czerwone i 1 srebrna, gwiazdy betlejemskie. Mam nadzieję, że coś się z tego wykombinuje i będzie to jakoś sensownie wyglądało świątecznie, także tutaj taka rzecz. I bardzo niedroga, bo kosztująca po przecenie 90 groszy, kulka czegoś. Ale kulka czegoś ma brokat i kulka czegoś może dosyć dobrze wyglądać, to też zobaczymy. Jeszcze do ozdoby choinki, słuchajcie, zakupiłam kokardy. Tu są po 2 sztuki. Każde są troszeczkę inne. Myślę, że i na choinkę, i na stół będą wyglądały bardzo dobrze. Czerwone, złote, zielone, czyli wszystko w trendach pod tytułem mamy święta. Dzyń, dzyń, dzyń. O, takie ładne. Oprócz tego wyjmę go już tutaj może. Taki druciano-materiałowy janiołek, który na harfie liże. Grajmy panu na harfie, grajmy panu na cytrze. Chwalmy śpiewem i tańczem. Tańcem cuda te fantastyczne, taka rzecz. Oprócz tego jeszcze do ozdoby stołu, wszystko w trendokolorach. Złoto, czerwień i zieleń. Będę coś kombinować, po prostu. I tyle by było takich ozdób stołecznych, że tak powiem. Pierwszy raz kupiłam bombki szklane. Nigdy nie miałam bombek szklanych, bo jakoś nie. I jako, że trend różowo-turkusowy, to pierwsze szklane bombki są takie. Jest ich 6 sztuk, ja nie mam dużej choinki. Myślę, że stanowczo to wystarczy. I bombki różowiaste, również szklane. Bardzo mi się podoba ich wykończenie, bo mają takie ładne te dzyndzelki, na których je się wiesza. Będą fajnie wyglądały. I do nich bombki turkusowe, czyli zgodne z łańcuchami również tudzież.
Oprócz tego nie mogłam się powstrzymać przed kupieniem samoprzylepnej brokatowej folii w kolorze. Tu Wam pokażę kawałek, bo jest i srebro, i złoto. Myślę, że albo będzie ten ciemny obrus, albo to po prostu położę. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Znaczy, trzeba to wszystko porównać, przymierzyć i zobaczyć zwyczajnie. Po prostu zwyczajnie popatrzeć. Krążki do talizmanów, które będą krążyły na 6 grudnia. Także trochę drewienek tam było. Woreczki z organzy. Ozdobne kwiatuszki. Woreczki foliowe i bardzo ciekawe koperty, w których dostaniecie swoją magiczną sól. Także będzie to robione, tego typu rzeczy. Ja sobie tu już pochowam, żeby to mi wszystko nie poginęło, żeby to wszystko w jednym miejscu było. Trochę naklejek świątecznych, gdzie muszę bullet journal uzupełnić, nieświąteczne kwiatki. Super, pokazuję, bardzo mi się to podoba, proszę bardzo. I świąteczne Mikołaje, bałwanki, naprawdę, wieńce. Ja zaraz też uzupełnię trochę, patrzę co widzicie, podglądam. Uzupełnię trochę bullet journal i pokażę Wam moje ozdobniki bullet journalowe. Ja nawet celuję. Także tutaj fajnie to wygląda. Bałwanków, sań ci u nas dostatek. Proszę bardzo. Mikołaje i inne ważne rzeczy. To są naklejki. A oprócz tego notesy na Instastory. Jeżeli mnie obserwujecie, to widzieliście już a propos notesów i tego, jakże Wam pokazywałam, że można zakupić księgę w cieni brokat. Katekom, zgadza się, Katekom, ze Zgierza firma. Piękny, wielki zeszyt w kratkę, ogromniasty, 37 zł. Warto. Zanim to zapiszecie, to może rok minąć, także naprawdę warto. Oprócz tego podróbka Paper Blanksa, czyli Peter Pauper Press. Nawet nalepki mają podobne jak Paper Blanks. Już bardzo. Ale jest naprawdę ładny. Złoto. Piękny deseń. Oni chyba nie mają kieszonki, zgadza się, dobrze pamiętam. Ale proszę bardzo. Kartki stylizowane na stare, w linię łagodną, bardzo ładnie wygląda wstążka. To jest taka typowa podróba Paper Blanksa. Firmę jeszcze Wam raz pokażę. I uważam, że spokojnie zastępuje jakość, a jest w połowie ceny. Też bardzo ładne. Z takich ala notesików, coś takiego, co jest po prostu notatnikiem. Mamy tutaj na rzep. Tutaj można każdy bloczek kartek sobie włożyć, kieszonka do trzymania jakichś luźnych notatek w ładnej formie motylkowo-różanej. Także taka jeszcze papiernicza rzecz i super notesik, który taki format fajny, ni to A5, ni to B5, B6 to będzie w takim razie. No tak, bo to nie jest ani A5, ani A6, czyli pomiędzy, będzie B6. Sorry. Gdybym miała wahadło, to by to pewnie wahadłem poszło. Ale co tam? Cierpliwość jest cnotą. Voilà. Które obejrzymy sobie razem. Mam nadzieję, że ma taki środek jak te obok, co były. Bardzo ładne. Super kartki, bo też wyglądają w tych Paper Blanksach bardzo często są właśnie tak robione brzegi na kolorowo, na magnesik i uff, mamy linię, a nie płaski.
Także tak jak widziałam wcześniej. Bardzo fajny, bardzo ładny. No nie wiem, jestem zachwycona. Jakość nie jest tak dobra jak tego poprzedniego, tak patrzę, nawet po zszyciach. Ale jest cudny i to jest jeszcze ta wielkość, w której spokojnie można pisać i człowiek się nie męczy, że jest coś malutkiego. Super ten magnesik. Mocny. Bardzo fajny. I ostatnie dwie rzeczy. Jedna to jest po prostu klej. Klej po prostu. Silikonowy. Zobaczymy jaki. I no nie mogłam nie wziąć. Na pewno to przynosi szczęście. Jestem przekonana, bo przemówiło do mnie, jak zobaczyłam. Cudne do kluczy. Zaraz jak wrzucę klucze, to już w torbie na pewno się wszystko znajdzie. O, super jest. Tak patrzę, czy Wam wszystko pokazałam, ale wszystko. Patrzę, że mi od aniołka coś odpadło i trzeba będzie włożyć kuleczkę, ale to już chyba wiem, gdzie i zaraz włożę. Także tak. Tak to wygląda. Taki haul zakupowy w dzisiejszym vlogu świątecznym. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia albo w kolejnym wejściu, albo w kolejnym vlogu. Pa, pa. Hej ho, witam Was moi kochani bardzo serdecznie z mojego biura, stanowiska pakowania soli. Tak to wygląda, że jest po programie Andrzejkowym. Uśmiałam się naprawdę bardzo, bardzo mocno. Mam nadzieję, że go oglądaliście. Jest cudowny po prostu. Także tak, a my się bierzemy za pakowanie dalej. My się bierzemy za pakowanie dalej. Oglądam christmasowe filmy. Jestem przy christmasowych cuksach i pakujemy sól. A tak wyglądają woreczki z solą. Tutaj już są przyszykowane. Będziecie mieli instrukcję. Sól. No, fokusuj i kwiatuszka. Tutaj cała reszta ozdób, które jeszcze trzeba zrobić. Papier toaletowy, żeby nie było, że wróżka Joanna nie korzysta z toalety. I bombersy, bombki i różne inne rzeczy. Tak, i sól.